skoncentrowani, chcący zmazać się plamę z finału piłkarskich mistrzostw. Już zestawienie Czarnogóry. Jedynka w bramce Bożowicz, linia obrony, dwa Pawiczewicz. Dalej obejrzymy na środku z numerem 21 Sawicia, 3 Basza, 4 Jovanović, druga linia, środek pomocy Zverotić, 17, 18 Drinčić, na bokach 7 Vukčević, 5 Wołkow i dwójka napastników, 8 Jovetić, 9 Vučinić. Reprezentacja Polski, 22 bramce Tytoń, linia obrony. Dobrze wchodzi w ten mecz Piszczek, na razie dwie świetne interwencje prawego obrońcy reprezentacji Polski, teraz Polański w kierunku Lewandowskiego, Lewandowski, pole karne rywala, rzut karny! Rzut karny! Wspaniale może dla nas się ten mecz rozpocząć. Świetna akcja Polańskiego, który dostrzegł wychodzącego na pozycję Lewandowskiego. Też zdecydowanie technika Roberta Lewandowskiego odegrały decydującą rolę. Zobaczmy jeszcze raz. Sawicz sfaulował. To jest ewidentne przewinienie byłego piłkarza Manchesteru City, który teraz jest we Fiorentinie. No i trzymajmy kciuki. Jakub Błaszczykowski, 56 mecz w reprezentacji. Jeszcze tam lecą jakieś przedmioty w pole bramkowe Bożowicza, mające na celu zdekoncentrować tutaj kapitana reprezentacji Polski. Kapitana, można powiedzieć, nowego, starego, bo można powiedzieć, w wyniku wyborów dostał opaskę kapitańską. Ponownie Kuba Błaszczykowski. Troszeczkę zmienił się skład Rady Drużyny. Dzisiaj po raz 20 z tą opaską kapitana Kuba Błaszczykowski, a więc przegonił między innymi swojego wujka Jurka Brzęczka, który tę opaskę zakładał 19 razy. I teraz po tej fantastycznej akcji Lewandowskiego może ten mecz naprawdę się dla nas rozpocząć znakomicie. Szósta minuta, Błaszczykowski czy też Bożowicz. Ruszył Kuba, Błaszczykowski, gol! Pewnie. Gol! 1-0! Poprzedni sezon to był sezon Błaszczykowskiego w reprezentacji. Z 10 bramek 6 strzelił właśnie w cyklu rozgrywek 2011-2012. Asysta przy bramce Lewandowskiego z Grecją, gol z Rosją. Dzisiaj, teraz pewnie wykonany rzut karny. Bardzo spokojnie, bardzo dobrze wykonana ta jedenastka przez kapitana naszej drużyny narodowej. Wyczekiwanie i pierwsza euforia w tych eliminacjach na ławce biało-czerwonych. Jakub Błaszczykowski, Basza, Drinčić. No, coś tam się chyba stało Przemkowi Tytoniowi, bo trzyma się teraz polski bramkarz za głowę. Jakieś petardy lecą z trybun. Nie jest to bezpieczny teren. Obserwatorem dzisiaj George Brian Smith ze Szkocji, natomiast delegatem Balázs Makrai z Węgier. No tak tutaj chodził po tym kolejna polu. Kolejna petarda wybucha w polu bramkowym. Chodził po tym polu minowym Przemysław Tytoń. Pokazywał mecz sędziemu, że w ten sposób nie da się grać. Za chwilę. Zobaczmy, teraz będą już konsultacje z udziałem arbitra, delegata technicznego UEFA też. Nie chce grać Przemysław Tytoń. Tak to wygląda, a arbiter zdecydowanym ruchem pokazuje bramkarzowi PSV Eindhoven, że ma wrócić się do bramki. Ale proszę, co tutaj się dzieje? To jest jakby pole minowe. To jest miejsce nie dla bramkarza, a dla saperów. Jeszcze Wołkow. Zverotić. Między dwóch Polaków przełożył Wołkow. Pole karne. Okazja! I niestety, ale spalony. Nie ma gola. Nie ma gola. Odgwizdany, spalony gracza gospodarzy. W dalszym ciągu prowadzimy na stadionie Podgoricy. I zdaje się, że kolejne petardy. Masz tam dziesiątki butelek, kubków. Przebita tutaj piłka przez Jovetića. Jeśli był, to naprawdę minimalny spalony. Leży tam jeden z Polaków, Wołkow, nie wybijają gospodarze, Zverotić, Vučinić, jeszcze Drinčić. Niestety, niestety, ale też mamy taką sytuację, że przez 20-30 sekund po tym starciu leżał jeden z polskich zawodników na boisku. To jest
zdaje Obraniak. To jest Obraniak. Ale to nie ma znaczenia jakby w tej sytuacji. Nikola Drincic, 27 minuta. Bardzo precyzyjne uderzenie i nie sięgnął piłki Tytoń. Spaliśmy przez kilka ostatnich minut. Spaliśmy także w trakcie tej akcji. Wszystko to było dość czytelne. Piłkarze Czarnogóry tutaj wymienili podania dość swobodnie. Precyzyjne uderzenie z 23-24 metrów. Bez szans Tytoń. To tak się mówi, zagrać agresywnie i podejść na raz, no ale wiemy, że przy tej technice to tutaj no, podejście jednego zawodnika natychmiast może gdzieś oznaczać ogranie. Fakty są takie, po wspaniałym początku, po tym jak ten mecz ułożył się dla nas znakomicie, kompletnie oddany środek pola, gdzieś Polacy od 10-15 minut zepchnięci do wielkiej defensywy. Jakby grali na przetrwanie i to nas zgubiło. Drincic niebezpiecznie znów się robi, Vukčević do lewej nogi, Vukčević, no tam w parterze bronił Wawrzyniak, Vukčević i Tytoń. Obraniak nie zagrał pierwsze tempo do Grosickiego. Grosicki musiał się cofnąć, odegrał Lewandowski, pole karne. Lewandowski! Ależ okazja! Wreszcie składna akcja Polaków. Po trójkącie też z wyczuciem zagrał Grosicki. Lewandowski jest dzisiaj świetnie dysponowany, jest niezwykle dynamiczny, jest szybki. No teraz no po prostu spudłował. Ale kapitalnie tę akcję Robert rozegrał. Potem w biegu przed rywala wyprzedził Drincicia. Widzimy agresywnie na piłkę Wasyl, który ostatnio w Anderlechcie na pozycji środkowego obrońcy, bo na prawej stronie gra Odoj. Także to gdzieś tam się w tej chwili jakby zgadza ta kalkulacja na linii klub reprezentacja, że na środku w Anderlechcie i na środku także w reprezentacji. Koncentracja teraz wymagana jest od polskich piłkarzy. No to zobaczmy dośrodkowanie na nasze pole karne. Ostra piłka niestety. Właśnie ten brak koncentracji i Mirko Vučinić. Mirko Vučinić, 13 gol w narodowych barwach kapitana. Ja muszę powiedzieć, wczoraj byłem wzruszony tą jego opowieścią, kiedy mówi: lubię grać w Juventusie, kochałem grać w Romie, ale jak wychodzę na Murawę w mojej biednej Podgoricy, czuję tą gęsią skórkę, czuję to podniecenie, te emocje, jakby no, gdzieś to udowadnia w przekroju całej tej pierwszej połowy Vučinić, a teraz stempluje to zdobyciem gola. Kryjemy indywidualnie. Właśnie, ale tu decyduje zdecydowanie. Wykazał się tym zdecydowaniem Vučinić. Zgubił Glika. Przyblokowany przez Zabicza. Świetnie. Zabicz zablokował Glika. Jakże sprytnie. To myślę jest ćwiczony element gry. Jakby nauczył się już skakać z Lewandowskim. Savić, teraz Obraniak. Jeszcze Savić, odważnie Bożowic, zderzenie i co wybijają niestety Czarnogórcy. Nie było faulu, Bożowic interweniował za polem bramkowym, po prostu się pomylił, starał się to wykorzystać Lewandowski. Jeszcze Piszczek, teraz już zawahanie bramkarza wideotonu i mam nadzieję za chwilę zobaczymy sobie powtórkę, ale mieliśmy już sytuację w siódmej minucie po przerwie, by strzelić gola na 2-2. Pomyłka Bożowicza. Nie boi się przepychać, nie boi się zetrzeć barkiem w bark. Jest trudny do przewrócenia. Widzieliśmy tutaj to Basza, odbił się od Lewandowskiego. To jest pozycja, którą lubi Obraniak. Z Zvezdą Belgrad. Obraniak na pole karne. Dobra, wszystko gol! Mierzejewski to głową zdobywa bramkę. 55. minuta. Cieszy się polski zespół. No teraz pociera swoje czoło Adrian Mierzejewski. Prawdopodobnie gola zdobytego w ten sposób się nie spodziewał. To jest ta grupa polskich kibiców. Obraniak nie cieszy się z kolegami. Już zajmuje pozycję. On lubi tę pozycję. Z Freną Zvezdą Belgrad dokładnie z tego miejsca dośrodkował. Padł gol dla Bordeaux. Ładnie mierzona, podkręcona piłka. On ma siłę w tych uderzeniach ze stałych fragmentów gry. Ludo Obraniak. Zverotić. Vučinić. Nie ma spalonego. Szansa. Ależ mamy szczęście. Ależ mamy szczęście. Jak fatalnie ustawiła się defensywa. Ja myślę, że już widział piłkę w siatce. Zobaczmy Vučinić. To co potrafi. Zupełnie zespali obrońcy. Nie wyszedł Wawrzyniak.
Także nie było mowy o spalonym. Trzymał linię z kolegami z środka defensywy, stąd nie ma swojego wieczoru. To zawsze te piłki posyłane z rzutów wolnych, rzutów rożnych mogą tam czynić spustoszenie. Kolejny raz dochodzi do jakiegoś zderzenia na 17 metrze. Leży Lewandowski, będzie kartka. Jaka i dla kogo? Czerwona. Czerwona. Pawiczewicz. Oni tutaj już przy bocznej linii stoczyli taki bój, o którym Państwu mówiłem. Tego chyba nie widać było na ekranach. My to bezpośrednio widzieliśmy z 20-30 metrów od tego zdarzenia. Byliśmy oddaleni, jakby Pawiczewicz nie wytrzymał nerwowo. Za chwilę faulował, dostał żółtą kartkę. No i teraz rozumiem, że po prostu zadał cios Lewandowskiemu. Za chwilę zobaczymy, co tutaj się stało. Tak jest. To jest rzeźnik Somoni Nikozja. On jakieś ma problemy tutaj z równowagą psychiczną. Kilka takich sytuacji podczas tego meczu. A minutę wcześniej z Lewandowskim też tak samo się zachował, z tym, że nie wychwycił tego arbiter. Czerwona kartka jak najbardziej zasłużona dla prawego obrońcy reprezentacji Czarnogóry. Drinčić. Dobra piłka na pole karne. Zamieszanie. Czy było tam zagranie ręką? Protestują Czarnogórcy. I kolejne ostre starcie. Oj, będzie! Będzie czerwona kartka. Ja wiem, że tam źle się sprowokować. Idiotycznie zachował się Obraniak. Ja wiem, że był faulowany przez rywala, ale nie może się tak zachować Obraniak. Czerwona kartka jest 10-10. Graliśmy z przewagą. Ależ Lewandowski jest na niego wściekły. Graliśmy z przewagą teraz. Mogliśmy zagrać 20 minut, myślę, co najmniej z doliczonym czasem gry. Rozstrzygnąć to spotkanie, grając z przewagą jednego piłkarza. Zobaczmy. Wcześniej arbiter nie zauważył takiej sytuacji, w której ostro potraktowany był Ludo. No i proszę, coś, co robi Obraniak? Ale grajmy w piłkę, nie w kości. Już tu chciał odkopnąć rywala, tu doskoczył. To są zupełnie niepotrzebne rzeczy. Trzeba grać w piłkę, a nie bić się na tej murawie. Tutaj najpierw go kopnął, a potem jeszcze go przewrócił. Także zwracam uwagę na to Fornalik. Nie dajmy się sprowokować.